Dzisiaj kibiców na stadionie i państwa przed telewizorami czeka prawdopodobnie najważniejsze spotkanie w obecnej rundzie rozgrywek. Halo! Zacznę od życzeń szczęśliwego nowego roku. W ten szczególny dzień witają państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Zobaczymy, czy któremuś z zespołów uda się wygrać dzisiejszy mecz na dobrą prognozę całego roku. Manchester City stać na najlepszych piłkarzy świata i trenerów, a mimo to nie mogą znowu sięgnąć po mistrzostwo. W tym momencie sukces roku 2014 wydaje się odległą przeszłością. Grają poniżej swoich możliwości i moim zdaniem mistrzostwo już im uciekło. Nie znaczy to, że nie mają o co grać. Do zdobycia jest jeszcze trochę punktów i powinni zrobić wszystko, żeby zakończyć sezon jak najwyżej. Zobaczmy, w jakim ustawieniu wyjdzie na dzisiejszy mecz Manchester City. Wyjdą na boisko w ustawieniu 4-3-3 z szeroko rozstawionymi skrzydłowymi. Myślę, że dzisiaj murawa przy liniach bocznych, Jacek, będzie eksploatowana wyjątkowo intensywnie. A niekoniecznie. Pamiętajmy, że nowocześni skrzydłowi lubią łamać akcję do środka, szukać uderzenia na długi słupek, może nawet zagrania na jeden kontakt ze środkiem, zamiast zawsze dośrodkowywać w gąszcz obrońcy. Jest wiele. Na ekranach widzą państwo, w jakim ustawieniu zagra dzisiaj Liverpool. Trener zdecydował się wystawić dzisiaj jedenastkę w ofensywnym wariancie. Ustawienie 4-5-1. Strefa defensywna i środek pola są mocno zagęszczone, a zatem liczy się ochrona własnej bramki i neutralizacja ataków rywali. Jednak dwaj wysunięci ofensywni pomocnicy powinni sprawić, że napastnik nie będzie osamotniony. Sané! Ależ kapitalna interwencja. Znakomicie złapał. Dobry przechwyt. Przejmuje teraz piłkę. Raheem Sterling. David Silva. De Bruyne! De Bruyne! De Bruyne! W dzisiejszym spotkaniu debiutuje nowy napastnik. Ciekawi mnie, jak poradzi sobie z... Ależ go wypatrzył. Wrzucił piłkę w pole karne. Czy coś z tego będzie? Piłka wybita z pola karnego. Kapitalne uderzenie! Walker, De Bruyne, David Silva. Atak pozycyjny, długo rozgrywany, jakby chcieli uśpić czujność rywala. No i drużyna przeciwnika odbiera piłkę, koniec tej akcji. No, mogą teraz skarcić. Brawo, ale jest szansa! Przenieśli grę z własnego pola karnego. Kevin De Bruyne. Minson. Son! Pewnie wyłapał kilkę. Krzysztof Piątek. Coś niesamowitego! Liverpool za chwilę wykona rzut rożny. Rzutka w pole karne. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Kevin De Bruyne. Piłkę zza linii bocznej wrzucą zawodnicy City. Raheem Sterling. Gabriel Jesus. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Ale znakomicie teraz uwolnił się spod opieki. Salah kapitalnie broni. Walker. Kevin De Bruyne. Raheem Sterling. Dośrodkowanie w pole karne. Walczą piłkarze o pozycję. Ech, nie poszło to tak, jakby sobie życzył. Strata piłki. David Silva. Słaba gra w obronie. Jest szansa. Piłka idealnie za plecy obrońców. Piłka posłana w pole karne. Czy ktoś zdoła strzelić? Wybijają teraz do przodu.
Fatalne podanie, no i strata. Manchester City cały czas bez bramki. Czy tak pozostanie do przerwy? Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Krzysztof Piątek. Za linię obrony bardzo sprytnie. Szansa na oddanie strzału. Ale świetne zagranie z samej linii bramkowej. Znakomite wybicie. Brawo, zdecydowanie świetnie wybił tę piłkę. Bramkarz i partnerzy są mu wdzięczni. Niesamowite, piłka już zmierzała do siatki, ale obrońca dobrze asekurował bramkarza. Raheem Sterling, atak skrzydłem Manchesteru City. Rywale zostawili sporo miejsca. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Genialne podanie. Dobre podanie na wolne pole. Nisko posłana piłka w szesnastkę. I mamy bramkę! Najlepszy atak ligi jest skuteczny. Nieprawdopodobna regularność. Pojedynczy bramkostrzelni piłkarze są uważani niemal za bezcennych. A co dopiero powiedzieć o całej formacji ofensywnej? Wręcz wymarzone dla The Reds zakończenie pierwszej połowy. Tak, dali przeciwnikom twardy orzech do zgryzienia. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Niech Państwo spojrzą, jak wiele ten gol znaczy dla trenera. Liverpool spokojniejszy, bo ta bramka daje im... Po pierwszych 45 minutach mamy wynik. I zaczęli. Liverpool schodził do szatni prowadząc. Jak zagra w drugiej połowie? Sędzia każe grać dalej. Salah. Chyba będzie dośrodkowywał. Może zdecydować się na strzał. Nie będzie strzału. Rywale oddalili zagrożenie od bramki. Raul. Jak spisał się w pierwszej połowie meczu w swoim nowym klubie? Dobrze zagrał w tych pierwszych 45 minutach. Długo nie mógł się wstrzelić, ale ostatecznie zdobył do szatni bramkę dającą prowadzenie. No brawo, ładne, prostopadłe podanie. Salah! Gol! I mają już dwubramkową przewagę. To najbardziej bramkostrzelny atak w lidze. Jednego snajpera rywale potrafią zneutralizować, ale jak tu skutecznie wyłączyć z gry całą pierwszą linię? Kevin De Bruyne, Gabriel Jesus. Czeka nas zmiana zawodników. Zawodnik już poderwał się z ławki rezerwowej. Coraz bliżej bramki przeciwnika Liverpool. Może stąd strzelać! No nie udało się, żeby odskoczyć jeszcze bardziej rywalowi. Potrzebują celniejszych strzałów. Bardzo ładne podanie. Piłka za plecy obrońców. Mamy dośrodkowanie, ma tam kto strzelić. Aj, to byłby gol meczu. Sané. Rzut wolny zacznie Manchester City. Słuszna decyzja trenera. Jego zespół przegrywa. Zdecydował się na zmianę. Miejmy nadzieję, że będzie z niej pożytek. De Bruyne. Skrzydłem ruszyli do przodu. Dobrze, przebił się. Dośrodkowanie w pole karne. Walczą piłkarze o pozycję. Zaczynamy być świadkami bardzo jednostronnego widowiska. Fernandinho. Raheem Sterling. Powoli, z rozmysłem, ale precyzyjnie. Czekają, aż nadarzy się szansa do strzału. I Manchester City za chwilę rzutu wolnego. Stały fragment z boku boiska, więc najprawdopodobniej za chwilę zobaczymy centrę w pole karne.
Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Będą szukać teraz okazji do kontry. Salah. Na połowie rywala znakomicie odebrał teraz piłkę. No przejął, ale nie opanował piłki. Świetny przegląd pola. Dobre podanie na wolne pole. Doskonale przerwał tę akcję, już po strachu. Kevin De Bruyne. Fernandinho. Walker. Raheem Sterling. Strata piłki. Sprytnie chroni tu piłkę przed rywalami. Jest w polu karnym przeciwnika. Przepychanka w polu karnym, no ale nie ma co się dziwić. Będzie dośrodkowanie za chwilę z rzutu rożnego. Do grania piłki z rzutu rożnego. Tak, tak, mamy bramkę. Jest piłka w siatce. Kapitalnie to zrobił. Świetnie wykonany rzut rożny. Obrońcy nie zdołali skutecznie zainterweniować i jest gol. Świetnie wykorzystali tę okazję z rzutu rożnego. Fantastyczna centra i mamy bramkę. I mamy rzut wolny dla Manchesteru City. Jest przejęcie i mają szansę. Szansa na oddanie strzału. Jest bramka. Proszę tylko spojrzeć na tę radość kibiców na trybunach. Mecz powoli dobiega końca. Ale dla jednego z rywali sprawa nie wygląda zbyt różowo. Nie ma tutaj dzisiaj nikt złudzeń i wszystko jest realizowane, jeśli chodzi o scenariusz. Oczekiwali wysokiego zwycięstwa i prostopadłe podanie, uda się je przejąć. Zagrywa piłkę na dalszy słupek. Piłka odbija się od słupka, nie będzie z tego gola i wraca do gry. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Nilsson. Raul. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. A do końca regulaminowego czasu gry pozostała już tylko minuta. Wizyk sędziego